Korzystając z okazji takiej, że znajduję się w tej chwili w miejscowości Garda, nad jeziorem Garda w północnych Włoszech, chciałem opowiedzieć kilka historii. Pierwsza historia to będzie włoska historia, która zdarzyła się 8 lat temu. To była moja pierwsza wyprawa autostopowa, kiedy to z dwójką znajomych Olą i Maxem, pozdrawiam, wybraliśmy się najpierw do Pragi. Potem był plan, żeby pojechać do Monachium, ale tak de facto to przejechaliśmy tylko przez to Monachium S-Bahnem. No i dotarliśmy autostopem do Włoszech. Mieliśmy zapewniony nocleg na couchsurfingu. Czy zapewniony? Ja dopiero to był rok, w którym ja startowałem z couchsurfingiem, także tym ja się nie zajmowałem. Nie wiem, w jaki sposób ten nocleg był zapewniony, tym się zajmowała koleżanka. Ale de facto przyjechaliśmy na miejsce, blisko już nad jezioro, które ma szerokość bodajże, czy długość 50 km, czy kilkadziesiąt kilometrów, nie wiem dokładnie. Jest to najczystsze jezioro we Włoszech. Można sobie zobaczyć, to jest to jezioro. I taką samą nazwę jak to jezioro nosi miejscowość, w której był ten gospodarz, który miał nas przenocować. On nie odpowiadał na nasze telefony. Padał deszcz, staliśmy na przystanku z bagażami. Tak generalnie miny mieliśmy średnie. No i zauważył to Garty, Holender mieszkający od 20 już lat w Włoszech. Zapytał się, czy po angielsku, czy czymś nam pomóc, czy mamy jakiś problem, no to powiedzieliśmy mu, że w sumie to mógłby nas podwieźć do Gardy, bo nie ogarnęliśmy tego wcześniej, że jezioro to jest Garda, ale tam duże jest i dużo miejscowości wokół, także zostaliśmy wysadzeni troszeczkę dalej od tej miejscowości docelowej. Ale nie aż tak daleko, no to podwiózł nas ten Garty i tak rozmawialiśmy, powiedzieliśmy mu całą historię, no i stwierdził, że chyba wszystko z nami ok, także powiedział sławne zdanie, które już wielu osobom powtórzyłem: może najpierw w oryginale: if you don't steal me, you can stay with me in my house. Jeżeli mnie nie okradniecie, no to możecie zostać w moim domu. No to zostaliśmy, podziękowaliśmy, zostaliśmy kilka dni, nie okradliśmy i właśnie przypomniałem sobie, jadąc teraz do Włoch, do Gartim, on mi złożył akurat życzenia na Facebooku, także tak na świeżo jeszcze miałem jego osobę w pamięci. No ale jak wjechałem do Włoch, bo jechałem bardzo blisko, no to myślę, nawet z jednej strony to dla mnie fajne było, takie myślałem, spotkać się z nim i no tutaj też spędzić jakiś czas, jeżeli będzie miał taką możliwość, a z drugiej strony tak myślałem z jego perspektywy, że kurczę, może miałby mi za złe też, żebym jakby się dowiedział, że ja byłem w okolicy i się do niego nie odezwałem, także napisałem. No i spędzam 3 noce, pogadaliśmy, bo trochę jest było do opowiadania, co się przez 8 lat wydarzyło. Oj, świetna pogoda, także to taka historia, która po 8 latach ma swoją kontynuację.